Witam serdecznie. WG Kosakowo, 9 lot. Jesteśmy po krótkiej przerwie związanej tam z olimpiadą. Dzisiaj lot z tego miejsca, one już któryś rok raz polecą. One tu latały jako młode gołębie na treningach. Były chyba z dwa razy. Teraz już chyba z trzeci raz z tego miejsca polecą. Jest to 30 tam parę kilometrów. No robimy z taką, mówię, no z krótszą odległość ze względu na to, że mówię, te gołębie siedziały parę dni. Nie były wypuszczane. Jest dzisiaj mroźno, tu wszystko jest skute lodem, czyli mają takie warunki, no naprawdę zimowe, chociaż nie ma śniegu, no śnieg zginął przez ciągu kilku dni, teraz mają po prostu sam mróz. Jest gołębi dokładnie 108, czyli wszystko tak jak z ostatniego lotu wróciło. No będziemy obserwować. Plany teraz praktycznie ten lot, następny lot w granicach 70 km, to będziemy szukać już takiej pogody, żeby nie było, jakby było coś takiego jak dziś, to by była bardzo fajna pogoda. Od jutra ma się trochę popsuć, ma padać deszcz, ma przyjść odwilż, czyli będziemy czekać na troszeczkę ładniejszą pogodę. Na te 70 km później lot finałowy lub jeszcze krótki przed finałem. To wszystko zależy, jak się ułożą pogody. Finał miałby być zrobiony z ponad 100 km. Chciałbym tak zrobić 130-150 km w tym roku, ale to mówię, to wszystko jest uwarunkowane od pogody. Mamy 5 minut, nie, już jest w tej chwili, mamy 10 minut opóźnienia ze względu na śliskie drogi. Bardzo ciężko się jedzie, czyli ten czas jest troszeczkę inny. Będzie przylotu niż gołębie startują. No i zaczynam. Skoczą, mówię, jest 100, gdzie one są, tu 106 gołębi, 108 gołębi, czyli on tu jeszcze jakieś łobuzy nie chce wyskoczyć. O, oby tylko jakiegoś jastrzębia głodnego nie było.